Siema, z tej strony Domin, znajdujemy się na mapce dla widzów, dla was. Przygotowałem ją specjalnie z myślą o was, bo wiem, że moje filmy są trochę chaotyczne i niedawno jeszcze jakość tych filmów nie była najlepsza, dlatego niektóre rzeczy można było nie zauważyć. Jeszcze po prostu nie ogarniam za bardzo nagrywania filmów poradnikowych. Są to jedne z moich pierwszych, jak możecie zobaczyć na kanale. No i co, zrobiłem to dla was, żebyście mieli ułatwione zadanie w budowaniu tych mechanizmów, które wam pokazuję. Wszystko na tym save'ie działa, może poza windą, która czasami nie działa i zauważyłem, że jest to po prostu zależne od tego, jak załaduje się świat. Jeżeli winda wam nie działa, niektóre jakby pistony się blokują, to należy po prostu przeładować świat, wyjść ze świata i wczytać go od nowa. No i co, na tej mapce znajdują się również cztery armaty, które pokażę na dzisiejszym filmie. Dwie slajmóweczki i dwie armaty do wbity. No i co? Zapraszam was do oglądania dzisiejszego odcinka. Mapkę oczywiście, link do pobrania macie w opisie. Pozdro. Dobra, stworzyłem nowy świat, gdzie zrobię wam dla was te armatki, pokażę jak się je robi. Zaczniemy od totalnych podstaw. Najpierw zbudujemy sobie zwykłą, pojedynczą slajmówkę. Budujemy ją tak. Stawiamy lepkiego pistona. Dajemy do niego slime bloka. Tutaj dajemy dispensera. Teraz podłączamy to wszystko, tutaj blok musi być, tak będzie podłączony nasz nie dispenser, tylko piston. Teraz zbudujemy sobie tutaj zegarek, dwa repeatery w przeciwne strony, guzikiem to odpalamy, niszczymy i stawiamy szybko redstone'a i właściwie już działa. Teraz wystarczy tylko dać tutaj, na początek dajemy tak około 4 TNT, żeby nam nie rozwaliło tej armaty, bo jak damy stacka, to zacznie wybuchać na powierzchni i jest ryzyko, że rozwali nam armatę. Nawet można dać 2. Wróci 2 TNT. Damy 4. Żeby się zrobiła jeszcze większa dziura. No i potem już można lecieć. Bardzo szybka wbita, bardzo mała dziura. Dobra, przejdziemy teraz już do drugiej slajmówki. Ta będzie już trochę bardziej rozbudowana. Będzie, można powiedzieć, że większy brat tej małej. Zaczynamy od zbudowania sobie takiej platformy. Dziewięciokratkowej, 9 kratek długości i 3 szerokości. 9 na 3. Stawiamy na środku tłoka lepkiego. Do tego podłączamy 7 slime bloków. Tu połączenie z redstone'a do tego jednego pistona, ale się zrymowało. Jeden przerwy, może być klocek obsydianu najlepiej. Dajemy dispensery, znowu jeden klocek. Dajemy kolejne dispensery. Teraz podłączamy je. Tu tak redstone'em. Teraz bierzemy pół bloki, to jest ważne, żeby nie kombinować i żeby ta armata zajmowała jak najmniej miejsca. Wchodzimy dwa tak. Kolejny. Tutaj już ostatni. Wszystko jest podłączone. Robimy nasz zegarek. Palamy go. Wszystko działa. Teraz składamy najlepiej po 2 TNT, może nawet jedno. Żeby nam po prostu od razu jej nie wywaliło. Ja wam to przyspieszę. Dobra, mamy po jednym TNT, wywalamy to jedno TNT. Robi się taka dziura, teraz dajemy po dwa. Dobra, mamy po dwa, ładujemy te dwa. No i myślę, że już teraz można ładować po staku. No dobra, mamy załadowane po staku i lecimy z tematem. Wsadziło armatę, ale to nieważne. Zobaczcie tą dziurę. Nie wiem, ile czasu to było. Pół minuty, 20 sekund,
Mamy takie dziursko, nie? Także no, szerokość. Tutaj mamy 1000, załóżmy powiedzmy 1100. 1050. 50 kratek szerokości dziura. Niecałe 20 sekund. Ale się obu wzrespiło. Dobra, przechodzimy teraz już do armat do wbijania się. Zaczniemy od takiej armaty, co podrzuca TNT przed slime blokiem i to TNT wybucha w powietrzu i leci sobie na wprost. Zaczynamy tak. Tutaj dajemy 2, tutaj 3. Dobrze jest, już myślałem. Dobra, dajemy teraz tu jeden repeater. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Podłączamy to, dajemy na maksa 7 z nich. Ostatniego zostawiamy na 1, tak jak jest. Więc możemy sobie zrobić tutaj taką rameczkę, żeby nam łatwiej było podłączać wszystko. Stawiać w ogóle. Poza tym zabezpiecza to też od dołu. Żeby nam się nikt nie wbił. Możemy sobie tutaj jeszcze podłączyć zegareczek, który będzie nam po prostu spamował TNT. Żeby to zrobić, musimy tutaj postawić jednego repeatera. Tutaj już możemy zrobić sobie zegareczek. Odpalimy. Oj, nie odpalimy, bo piszczyłem. Teraz będzie działało. Tutaj dajemy pistona, klocek. I do tego pistona będą szły 3 repeatery. Mogą być nawet 4. Możecie sobie poeksperymentować potem na mapce z tymi opóźnieniami. To po prostu zależy od tego, co chcecie osiągnąć. Na początku wbity będziecie używać wszystkich na jeden, potem z czasem będziecie to dostosowywać w miarę odległości. Podłączamy. Jeszcze u góry taka rameczka. To lubi sobie wybuchnąć. Z tym też zabezpieczenie bardzo dobre. Zobaczymy, czy działa tak na sucho. Dobra, teraz załadujemy. I teścik. Widać, leci bardzo fajnie, nawet bez pluginu na TNT, który poprawia jego lot. Teraz już trochę gorzej poleciało. Ale tak jak mówię, jest to zależne od jaki macie plugin na serwerze, na którym gracie. Dobra, teraz już ostatnia armata. TNT będzie zlatywać z dołu. Myślę, że dużo osób ją kojarzy i wie, jak ją zbudować, ale ja po prostu to przypomnę. Zaczynacie od położenia. Będzie ogólnie 6 pistonów. 3, 4, 5. Tu będzie szósty. To można usunąć. Nie zależy, z której strony chcecie je położyć. Ja preferuję z tej. Odpalacie je. Na tym będziecie kłaść jeszcze dispensery. Z tej strony zrobić coś takiego, żeby łatwiej się kładło. Z tyłu będą 3. Oj, źle. Tu będą te dispensery. Był jeszcze jeden. Podłączamy to. W tej armacie nie preferuję dodawania spamówki, że tak powiem. Sorry za Facebooka. No i co, teraz to trzeba podłączyć wszystko. Tutaj dajemy do tego również 8. Repeaterów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tutaj będzie ósmy. Dajemy na maksa 7 z nich. Ja przynajmniej tak lubię dawać 7. Czasami może się zbugować coś z sygnałem i po prostu jakby tu będzie odpalone i przez to te pistony wsuną się później. Tutaj możemy dać ze 3 na początek. Teraz to wystarczy wszystko do siebie podłączyć i można walić. Zobaczymy na sucho jeszcze, czy wszystko działa. Damy tu trochę opóźnienia.
Załadujemy kolegę. I test. No to TNT też nie leci jakoś rewelacyjnie na vanili. CT1-8 to do siebie ma. No, także to by było na tyle. Jeżeli filmik się podobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Chciałbym, żeby ten film po prostu dotarł do jak największego grona, żeby ludzie się zainteresowali budowaniem mechanizmów, może armatami. No, także co? Jeżeli jest to wasz pierwszy film, który oglądacie u mnie na kanale, zapraszam na poprzednie, pokazuję bardzo fajne mechanizmy. Mapkę macie w opisie do pobrania. No i do zobaczenia w następnym filmie. Pokażę albo przepalarki, albo coś jeszcze wymyślę. Także czekajcie na ten film. Pozdro i do usłyszenia.